Żylaki to trwałe poszerzenie żylne spowodowane najczęściej zniszczeniem zastawek żylnych. Towarzyszą im często tzw. pajączki naczyniowe, czyli poszerzenie drobnych naczyń żylnych, przybierających czasem formę siateczki. W obszarze żylaków skóra jest czasami szaro-brązowa, a nogi są obrzęknięte. Chory odczuwa uczucie ciężkości. Aby zrozumieć, czym są żylaki, należy zrozumieć budowę układu krwionośnego. Układ krwionośny dzieli się na układ żylny i tętniczy. W tętnicach krew płynie bardzo szybko i płynie pod dużym ciśnieniem. Natomiast w żyłach płynie krew wolniej i pod mniejszym ciśnieniem. Zatem jak to zrobić, aby przepompować krew z kończyn dolnych, na przykład jamy brzusznej, gdy ona płynie pod niskim ciśnieniem? Aby taka rzecz się udała, żyły muszą mieć specyficzną budowę. Ta specyficzna budowa polega na tym, że żyły mają w obrębie swojego wnętrza coś, co nazywa się w języku fachowym zastawkami. Co powoduje, że jak krew podpłynie parę centymetrów, zatrzymuje się na zastawce, czyli nie wpłynie z powrotem w dół. Jest w stanie płynąć tylko w jedną stronę, pod warunkiem, że zastawki istnieją. Bo gdy te zastawki zostają uszkodzone, a tak ma miejsce w żylakach, wtedy krew przestaje płynąć w sposób prawidłowy i zalega na najniższej zastawce. Jak to się objawia? Objawia się to poszerzeniem naczynia żylnego. I to poszerzenie naczynia żylnego nazywa się właśnie żylakiem. Żylakom towarzyszą też często pajączki naczyniowe, czyli poszerzenia drobnych naczyniek włosowatych, które w obszarze żylaków się znajdują. Czasami mamy też do czynienia z przeprawieniami skórnymi w tym właśnie obszarze. Jak zatem powinny sobie radzić osoby dotknięte tą przypadłością? Dość powszechnie wiadomo, że osoby mające żylaki powinny się poruszać. Wtedy te żylaki mniej się objawiają. Dlaczego? Dlatego, że w dużej mierze pompą, która pompuje krew z kończyn dolnych, na przykład jamy brzusznej, jest pompa mięśniowa, czyli napięcie mięśni powoduje, iż ta krew przechodzi dość swobodnie. Dlatego też chodzenie, zwłaszcza chodzenie na palcach, na piętach, poruszanie się jest takim rekomendowanym sposobem zachowania osobom, które posiadają żylaki. Drugą taką rzeczą, która jest ważna, to obmywanie kończyn dolnych, tam gdzie są żylaki, zimną wodą, zwłaszcza w upalne dni jest to bardzo dobry sposób na to, aby pozbyć się przykrych objawów związanych z żylakami. Trzecia sprawa to trzymanie nóg wyżej, powyżej poziomu swojego tułowia. Byłoby idealne, idealnie byłoby rozwiązanie, gdyby panie mogły sobie trzymać nogi na biurku, wtedy na pewno ta krew miałaby swobodny spływ w obrębie ich jamy brzusznej. No ale niestety nie zawsze tak mamy, dlatego rekomendujemy ruch i zimną wodę. W przypadku żylaków, jak i pajączków naczyniowych, znakomicie sprawdzają się preparaty ziołowe. Najlepiej udokumentowany produkt pomocny w przypadku żylaków to wyciąg z owoców kasztanowca. Zioła, jak też w innych chorobach, także mają zastosowanie w leczeniu żylaków. Takim surowcem zielarskim o najlepiej udokumentowanym działaniu jest owoc kasztanowca. Owoc kasztanowca działa przeciwzapalnie, zwiększa napięcie naczyń żylnych, zapobiega zakrzepicy w obrębie naczyń żylnych. Jest mnóstwo badań, które potwierdzają to działanie. Ostatnio pojawiło się badanie profesora Jeszkę, który jest znanym specjalistą, fanem, można powiedzieć, medycyny opartej o dowody. Zrobił on metaanalizę 15 badań klinicznych, gdzie w 1700 osób w nich było badanych i jednoznacznie wynika z tego, że owoc kasztanowca znakomicie nadaje się do leczenia i suplementacji osób, które mają problemy z naczyniami żylnymi. Może być stosowany doustnie, wtedy znakomicie sprawdza się łączenie go z ekstraktem z liściami orzębu japońskiego, ale też stosowany jest zewnętrznie. Wtedy znakomicie nadaje się do niego połączyć oczar wirginijski, konkretnie destylat z kory albo liście oczaru wirginijskiego, olejek cyprysowy, olejek lawandowy. Takie maści czy też kremy mają zastosowanie zarówno w leczeniu lekkich niedyspozycji związanych z naczyniami żylnymi, jak też dużych problemów z żylakami. Tylko należy pamiętać o tym, aby te surowce, te preparaty były zaopatrzone w surowce o dużym zawartości ciał czynnych, żeby to nie były jedynie niewielkie ilości, ale żeby tam faktycznie były te właściwe ekstrakty. Aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza w przypadku żylaków i pajączków naczyniowych,
proszę kliknąć w poniższy link.